5 listopada, beczki prochu, spisek, biada. Gaja Fawkesa stanu zdrada, nie pamiętać nie wypada. Tej krótkiej rymowanki uczyłem się w szkole, tak jak inne angielskie dzieci. Dziś jednak najwyraźniej wielu zapomniało tę historię. Na początku XVII wieku rządy w Anglii sprawował protestancki król Jakub I. Urodził się na Zamku Edynburskim i z czasem został królem Szkocji. Gdy w 1603 roku Szkocję i Anglię połączyła Unia Personalna, został też królem Anglii. Król Jakub zasłynął najbardziej z nazwanego ku jego czci tłumaczenia Biblii. Ten opracowany w ciągu 5 lat i wydany w 1611 roku przekład jest arcydziełem angielszczyzny. Wprowadził do języka wiele używanych do dziś zwrotów i wyrażeń. Gdyby spisek prochowy w 1605 roku się powiódł, prace nad przekładem zapewne by przerwano. W pierwszej połowie XVI wieku korona angielska przechodziła z rąk do rąk, między katolikami a protestantami. Za rządów Elżbiety I sytuacja się nieco ustabilizowała. Mimo to papiści w kraju i za granicą marzyli o przywróceniu rządów katolickich. Uknuto zuchwały plan zamordowania króla. Chciano posłużyć się nie kulą ani trucizną, lecz wysadzić budynek parlamentu podczas uroczystości otwarcia obrad. Próbowano zabić nie tylko króla, ale też jego najbliższych doradców oraz członków parlamentu. Spiskowcy mieli nadzieję osadzić na tronie Anglii króla katolickiego. Nie było kiedyś takiego systemu bezpieczeństwa jak dziś, więc spiskowcom udało się wynająć izbę pod parlamentem i umieścić w niej 36 beczek prochu. Tak wielkiego składu materiałów wybuchowych nie można było zapalić na odległość. Trzeba było to zrobić z bliska. I właśnie to było zadaniem Gaja Fawkesa. Fawkes, urodzony w Yorku, służył kilka lat w armii hiszpańskiej jako specjalista od materiałów wybuchowych. Choć nie był głównym spiskowcem, to jednak ze względu na rolę, którą odegrał, jego nazwisko zapisało się w historii i pamiętamy dziś właśnie jego postać. Plan trzymano w ścisłej tajemnicy, ale na szczęście informacje wyciekły. Tuż przed 5 listopada William Parker otrzymał anonimowy list, przestrzegający go przed uczestniczeniem tego dnia w obradach parlamentu. To wzbudziło podejrzenia, więc cały budynek przeszukano. Znaleziono Gaja Fawkesa z beczkami prochu. Zabrano go do londyńskiej Tower i katowano, aż wyjawił nazwiska współspiskowców. Porównanie jego podpisu przed torturami i po świadczy o tym, że bardzo go męczono. W końcu ujęto i stracono wszystkie osoby zamieszane w intrygę, w tym Herszta Roberta Catesby'ego. Króla i parlament ocalono. Anglii oszczędzono kolejnego krwawego przewrotu. Dominującą religią pozostał protestantyzm. Dziś pokazami sztucznych ogni wydarzenie to świętuje się w każdej miejscowości na terenie kraju. Czasem nazywa się to święto nocą ognisk. W kraju, który przez setki lat był niepodległy, święto 5 listopada najbardziej ze wszystkich w Anglii przypomina coś w rodzaju Dnia Niepodległości. W historii tej zdumiewa, jak cienka i krucha granica dzieli wolność od tyranii. Pewna znana osoba rzekła kiedyś: nie da się oddzielić twojej i mojej wolności. Mimo to żyjemy dziś w świecie, gdzie jeśli gwałci się czyjeś prawa, ludzie raczej nagrają to na komórkę, niż zatrzymają się, aby pomóc. Obyśmy bronili naszych swobód obywatelskich i religijnych, jeśli będzie im coś grozić. Obyśmy także bronili swobód innych ludzi.